Dark Darker odpaliło wersję free to play. To znaczy free to play. No ja bym powiedział bardziej, że to jest taki trial, żeby sobie przetestować gierkę. No bo nie mamy wtedy dostępu. Na free to playu nie mamy dostępu do wszystkich opcji. Nie mamy trade'u, nie mamy auction house'u. Nie możemy grać high rollerów. Tu jest napisane, że. Gdzieś było, że trzeba mieć na high rollery legendary status konta. Ale możemy sobie grać normale. Nie mamy też na free to playu shard stasha, bo to dalej taki shard stash. Rankingów i tak jeszcze nie ma. Ale imo fajna opcja, żeby sobie obczaić gierkę. Jak ktoś nigdy nie grał, to może sobie wejść na Steama, pobrać i obczaić. Z nowych rzeczy, które mamy, no to mamy ten legendary status, który dostajemy po zakupieniu gry. Tu mamy more character slotów, bo na free to play jest chyba tylko jeden. Access to the high roller dungeons, no bo na free to playu można grać tylko normale. Ability to become a trader, czyli możliwość właśnie tradowania na auction house. I shared stash. To nam się pojawia, jak kupimy później gierkę. Mamy też questloga, nie wiem czy questlog wszedł już wcześniej czy nie, bo ja nie grałem też dosyć długi czas, więc nie wiem od kiedy jest ten questlog, ale giga fajna opcja, możemy sobie tu zobaczyć wszystkie questy jakie mamy, co musimy zrobić i tak dalej. Co jeszcze, tutaj jakiś knight, czyli możemy sobie ogarnąć jakieś ziomeczkę, które nas pouczy grać, jeżeli nie ogarniamy. No i z takich rzeczy to chyba znowu właściwie to tyle, plus przerobili mapy, co jest moim zdaniem, no bo oprócz tego, że mamy rotację, to usunęli strefę, która była na mapach, czyli tutaj na ruinach oraz na Goblin Cave mieliśmy strefę, która się zmniejsza jak w Battle Royalach. Ja bardzo często na to narzekałem, bo to było giga denerwujące ta strefa. I moim zdaniem na plus, że to usunęli, bo teraz wcześniej moim zdaniem to był bardziej taki Battle Royale. A teraz jest to bardziej Extraction Looter, właśnie w Dungeonie, gdzie chodzimy sobie, lootujemy, no w Tarkova jak też gramy, to możemy unikać walki, nie? Tutaj byliśmy zawsze puszowani do tej walki przez tą strefę, bo strefa się zmniejszała i w końcu, no jeżeli ktoś tam został, to musieliśmy się prędzej czy później spotkać. Teraz tego nie ma. No i to, zagramy sobie normalka, a... Ja sobie tylko kupię bandaże i potki i zagramy sobie normalka na ruinach. Pyk. Mogę wejść? Mogę wejść. Mamy oczywiście gear score jeszcze. Jeżeli chodzi o te normale, to oni teraz zmienili. Czyli jeżeli tam mamy giga niski gear score, bo ja teraz mam 63. Jeżeli mamy poniżej 25, to zawsze nam znajduje ludzi właśnie poniżej 25, a jeżeli już później mamy powyżej, no to z lepszymi gośćmi nas meczuje, nie? O, na przykład z takim gościem, który jest full fioletowy i nie chciałbym go spotkać. No, także tak to wygląda. Trochę ludzi też zaczęło grać. Po gierce zobaczymy sobie player list, chociaż jest rano, więc będzie pewnie trochę mniej niż wieczorem. Ale sobie zerkniemy. Dobra, chodzimy do gierki. Dobra. Jesteśmy w gierce. Timer oczywiście został. Mamy 14 minut na wyjście. Jeżeli ten czas minie i nie wyjdziemy, no to padamy, nie? Z tym, że jak widzicie na tej mapie na dole, prawej, no to nie ma strefy, bo już zawsze chyba było widać strefę, nie? Nie pamiętam już w zasadzie jak to było. Tutaj jakiś goldzik. A, dziadostwo. Itemy do questów. Też w niektórych miejscach na ziemi jest coś takiego. Mi się wydaje, że to jest po prostu miejsce, gdzie zawsze wyjdą portale. Bo oprócz tego, że nie ma strefy, to dodali... dodali więcej wyjść, typ schodki, jakąś linę dodali. I nie jestem właśnie pewny, ale wydaje mi się, że w tych miejscach też się pojawiają portale. Można się tych miejsc nauczyć i zawsze będziemy wiedzieli,
gdzie jest wyjście, gdzie są portale, nie? Ogólnie, jeżeli chodzi o te schody wszystkie i tak dalej, no to przy około 4 minutach tego, co zauważyłem, otwierają się wyjścia. I wtedy można sobie wychodzić. Nie? Oj, dostałem. Niefortunnie. No bo dawaj najpierw tego ziomeczka. Że mogę sobie łuk wziąć. Dobra, chilniemy się na szybko. I zaraz probimy tego łucznika. Bo wolę się chilnąć, bo jak mi tu coś wejdzie, to może być tylko urda lipa. No dawaj, 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 dobra. Jak ja mam... Aha, tutaj mogę sobie wejść, dobra. A, jednego hita dostałem. Trochę za blisko byłem. Aha, i tu chyba wejście można otworzyć, ale to za chwilkę. Pyk. Ja bym sobie poczekał do 4 minuty tutaj w tym miejscu gdzieś. Są też jakieś kratki do zbierania. Nie wiem, po co one są. Poczekałbym sobie, i bo chcę zobaczyć, czy rzeczywiście te portale tam się zrespią. Bo ja tego nie sprawdzałem, czy na pewno te portale tam wyjeżdżają. Raz tylko widziałem, że właśnie w takim miejscu, gdzie było to niebieskie kółko, po prostu wyjechał potrójny portal, nie? Także zaraz sobie to obczajmy, czy na pewno to tak wygląda. Dobra, no i mamy 4 minutę, wybiła 4 minuta i wyjechały tutaj portale. Czyli co? Teraz na mapie trzeba się tylko nauczyć tych niebieskich kółek, gdzie one są. Wydaje mi się, że one będą chyba w każdym rogu mapy. Czy pewności nie mam, trzeba by było to sprawdzić. No i wtedy mamy gwarantowane wyjście zawsze, nie? Z gierki. I tu jeszcze został jakiś kleryk. Ten co? Ten sobie odpoczywa, Bart. O, kilka osób jeszcze zostało, z 4 osoby chyba. I tak to wygląda. Nie chcemy się bić, to nie musimy, chyba że ktoś z nas zraszuje, wiadomo. Ale wydaje mi się, że jest to dużo lepsze rozwiązanie od tego, co było wcześniej, no bo to ma być Extraction Looter, a nie Battle Royale. Przynajmniej tak mi się wydaje, no. Ja tego bym oczekiwał od tej gry, nie? Żeby to był Extraction Looter, a nie Battle Royale. No i tu możemy sobie od razu questy poddawać, itemki do questów. Cobalt Ore. To mi się jeszcze nie podoba, że gra nas zmusza do chodzenia z skillofem i kopania, bo tego Cobalt Ora nie można kupić na Auction House, bo on musi być looted. Jak go kupimy na Auction House, to on będzie wtedy handled, a nie looted i nie możemy go oddać. Okej, niebieskie wepony jeszcze mam do oddania. No i tyle, pyk. Wiadomo, że to tam na normalu to nie wiadomo jakiego hajsu nie będzie, no chyba że miałbym gigafarta. To jeszcze możemy sobie zobaczyć ten rapier jest coś warty physical power, to raczej wydaje mi się, że chyba nie. Teraz ogólnie też itemy są gigatanie, no bo przed chwilą był wipe i szału nie ma, no 60 golda. Dodajemy 63, jak. No, ten auction house też gigafajna rzecz, dużo lepsze jest to od tego siedzenia na tych czatach i spamowania. Także tyle, możecie napisać, czy wam się podobają zmiany, czy nie. I do następnego.